Moim gościem jest Marta Dyks, modelka, socjolożka, propagatorka zdrowego stylu życia. Z Martą poznałyśmy się dzięki Pilatesowi, a dziś w studio podcastowym połączyła nas marka, która każdej z nas towarzyszy w codziennej pielęgnacji, czyli Kodali. Zdecydowanie jedną z moich ulubionych linii jest ta różowa, Resveratro lift, która została zaprojektowana tak, aby w widoczny sposób unosić i ujędrnić skórę. W tej Kodali wprowadza aż trzy nowe produkty do swojej linii kosmetyków przeciwstarzeniowych, żeby jeszcze lepiej pobudzić skórę do syntezy włókien kolagenu i wzmocnić jej jędrność. Cześć Marta. Cześć. Bardzo ładnie dzisiaj wyglądasz. Bardzo dziękuję. I tak przewrotnie chciałabym zapytać się o Twoje podejście do dbania o siebie, o dbania o swój wygląd, bo to może nie być tylko tym, czym się może nam wszystkim wydawać. To prawda. To znaczy, myślę, że to jest też bardzo, bardzo pojemne stwierdzenie, dbanie o wygląd, i myślę, że każdy podchodzi do tego faktycznie inaczej, i, i nie ma jednej recepty na to. Natomiast moją drogą w tym dbaniu o siebie i moim podejściem, czy jakąś taką moją filozofią dbania o siebie, y, jest takie podejście holistyczne, ponieważ na mnie, na moje ciało, na mój byt, jakkolwiek górnolotnie by to nie zabrzmiało, Składa się wiele aspektów i one wszystkie się ze sobą łączą, hmm. są przyczyną, a jednocześnie konsekwencją dbania o inne aspekty. I mam tutaj na myśli takie holistyczne dbanie o ciało, umysł, psychikę, a wręcz bym powiedziała jeszcze inaczej, bo to nawiązuje też trochę do filozoficznego podejścia jakby myślenia o, o człowieku, yy, ale nawiązałabym tutaj w ogóle do troski o dbania o zdrowie, Ponieważ dbanie o zdrowie jest dbaniem też o, o wygląd. Nasze zdrowie to jest to, jak umiejętnie zarządzamy stresem, jak umiemy na ten stres reagować, jak zarządzamy e, swoją agresją, czy umiemy nad tym panować, jakie mamy relacje międzyludzkie. To wszystko świadczy o naszym zdrowiu, a nasze zdrowie świadczy i w zasadzie wpływa na nasz wygląd. Więc mm -hmm. to jest dla mnie takie klucz. Ja wiem, że to jest bardzo złożone i to jest bardzo obszerne, i ktoś by mógł teraz powiedzieć, ojej. Ale tego jest tak strasznie dużo, ale tak pochylając się nad tym, to ma sens. Tego jest z jednej strony tak bardzo dużo, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jeżeli podejdziemy, podejdziemy do tego tak step by step, krok po kroku i zintegrujemy te wszystkie e, rzeczy w taki swój styl życia, e, to stanie się to dla nas tak proste i oczywiste i, i łatwe, że nie będzie sprawiało nam żadnej właśnie trudności i wejdzie to nam w krew. Dokładnie, bo to może się wydawać, że to jest tyle aspektów do zadbania i to tyle. Wysiłku od nas wymaga i tyle różnych aktywności na różnych aspektach, ale tak jak powiedziałaś, w momencie, kiedy my sobie uświadomimy, o co trzeba dbać i znowu ten well-being to nie jest punkt i cel i meta, którą osiągamy. Ten well-being to jest tak naprawdę ta aktywność, i mam tu na myśli aktywność na różnych obszarach. I troszczenie się o te obszary, a niekoniecznie osiąganie w tym tego celu i wymarzonego sukcesu, bo tej mety nie ma. Zawsze da się lepiej w każdym też... aspekcie czy umysłowym, czy rozwijania się intelektualnie, czy wyglądu, czy zdrowia zawsze da się lepiej, ale to nie jest celem. Celem jest to, żeby po prostu tu i teraz na bieżąco o siebie dbać i to jest chyba, tak sobie myślę o tym to jest chyba jedyny taki aspekt w moim życiu. Yy, o którym ja myślę długoterminowo i wybiegając mm -hmm. w przyszłość. Ja nie jestem osobą, która planuje mm -hmm. za dużo. Też mam taki rodzaj pracy, gdzie tworzenie, robienie większych planów no niestety wiąże się też bardzo często z rozczarowaniem czy reorganizacją swojego życia. Więc w jakimś aspekcie jasne to życie musi być jakoś tam zorganizowane, zaplanowane, ale robienie większych planów jest bardzo trudne. Mm -hmm. I po prostu ja się do tego dostosowałam i nauczyłam, że są obszary, gdzie robię plany, a są obszary, gdzie po prostu muszę to puścić. Ja to, też to bardzo lubię. Natomiast to dbanie o siebie to trochę traktuję no właśnie długoterminowo, bo wyznaję zasadę, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I też mówię tutaj o każdym, każdym aspekcie, nie tylko takim stricte chorobowym, i to dbanie o siebie ja widzę jako taki plan. Po prostu plan, może to też jest złe słowo, bo to trochę brzmi, jakbym miała tutaj taki marketingowy plan na siebie i ja go teraz będę realizowała. Taka inwestycja chyba w Bardziej siebie, wiesz? Bardziej taka inwestycja w siebie, że to, co ja robię dzisiaj, będzie miało wpływ na to, jak ja będę wyglądała i jak będę się czuła, mając, no nie wiem, życzę sobie 80 lat czy więcej. A nie chciałabym się obudzić w wieku właśnie 80 lat, myśląc sobie... Ojej, i co teraz mam ze sobą począć, mhm. bo właśnie to nie działa, to nie domaga, tylko właśnie mhm. to, co robię teraz, ja dzisiaj dniem dzisiejszym pracuję sobie na to, jak będzie wyglądała moja, no nazwijmy to starość, nie bójmy się tego słowa, mhm. są, są różne etapy życia i myślę, że to jest fajne, mhm. że myślimy o takich rzeczach długoterminowo. No, już teraz pracujemy na swoje Dokładnie. zdrowie za kilkadziesiąt, tak. kilkanaście lat. Dokładnie. E, tak i... samo jest ze zdrowiem psychicznym. Dokładnie. E, problematyczne jest to, że my się budzimy pewnego dnia. Mówię tutaj my jako ludzie, bo też depresja za kilka lat będzie chorobą numer jeden, najczęściej występującą na świecie. My się budzimy w którymś momencie z problemem. Mhm. Problemem mam na myśli tutaj e, depresję. Depresja. Ale temu da się w jakiś sposób zapobiegać, da się mm. robić coś, i to nie są też ogromne wysiłki, żeby profilaktycznie się przed tym ustrzegać. Wiadomo, nie mamy 100% sprawczości ani nad swoim zdrowiem fizycznym, ani psychicznym, ale możemy robić różne rzeczy, które doprowadzą do tego, że trochę minimalizujemy szanse i ryzyko. I tak samo jest z wyglądem, mam na myśli tutaj wyglądem już w takim beauty aspekcie. I ten webbing well ja bardzo lubię to pojęcie, bo ono jest, dla każdego mam wrażenie, znaczy. Pełnie, może nie zupełnie coś innego, ale coś innego. I każdy ma swoją własną drogę do well-beingu, do tej takiej homeostazy i takiego poczucia dobrostanu w swoim życiu, żeby po prostu czuć się dobrze, być spełnionym, być szczęśliwym w życiu, zdrowym, bo o to w tym chodzi. I właśnie jeszcze zanim, bo poruszyłaś tutaj bardzo dużo ważnych wątków, do których na pewno wrócę. Myślę, że tu bardzo dużo drzwi wgryzę. otworzymy, które nie tak, zostaną jest. bardzo pogłębione, ale... Myślę, że to będzie fajny taki też yy, wstęp do myślenia w ogóle o sobie. Tak, ja w ogóle mam nadzieję, że ta rozmowa też zainspiruje wiele, wiele ludzi do tego, żeby może coś zmienić w swoim życiu, może żeby zgłębić jakiś temat i nawet jeżeli takie jedno zdanie gdzieś zapadnie komuś w pamięci, to ja jestem już przeszczęśliwa i tutaj cel został osiągnięty. Ale żebyś właśnie... sobie tego życzyła, żeby chociaż jakieś ziarenko zostało zasiane. Chciałam zapytać ciebie, bo ty jako modelka na pewno przez całą swoją karierę zawodową zmagałaś się z tym, że ta praca jest nienormowana, Masz nienormowany czas pracy, musisz skupić się na swoim wyglądzie i na pewno też samopoczuciu, bo zapewne podróżujesz bardzo dużo i jesteś w wielu miejscach w krótkim okresie czasu. W jaki sposób ty, Marta, wypracowałaś w sobie jakąś może rutynę dbania o siebie? Czy osiągnęłaś ten balans, tą homeostazę, czy cały czas nad tym pracujesz? Jak to u ciebie wygląda? Tutaj się już tak uśmiecham pod nosem, bo sobie wspominam, mm, jestem po 30, wspominam sobie czas lat dwudziestych, który, yy, no co ciekawe, w mediach nadal i w ogóle w naszym myśleniu jest tak głęboko zakorzeniony, że to jest taki, że ta młodość i ja nie mówię, że osoby po 30 są stare, mm -hmm. natomiast mówię o tym, że no, ten, la, ten czas dwudziestoletni jest takim wspaniałym czasem i ten kult młodości jest... Yy, Wciąż gdzieś tam mocno zakorzeniony, ale uśmiecham się dlatego, że ja nigdy nie czułam się lepiej niż, niż teraz. Mm -hmm. I właśnie z tego powodu, że poznałam siebie, wiem co mi służy, wiem jak o siebie zadbać. I to, że ja miałam 20 lat i miałam te, nawet te pokłady energii, 20-letnie 20 pokłady energii, czy nawet jak się mówi, że. Nie wiem, osoby 20 i tu ta skóra ma się lepiej i ciało. No, ja nie, nie jestem przekonana, czy to jest prawda. Bo mhm. patrząc na to, jak ja wyglądałam, czy funkcjonowałam w wieku 20 lat. No, to sobie myślę, że dobrze, że miałam te 20 lat, bo jakbym w innym okresie życia tak się ze sobą obchodziła, Przecież jak się to dźwignął. Że on to dźwignął, no to mogę sobie tylko pogratulować, mm. ale to też nie jest tak, że on to dźwigał i był w stanie zamaskować absolutnie wszystko, ponieważ to właśnie w moich latach 20 ja dowiedziałam się, że mam chorą tarczycę, że mam Hashimoto. Wszystkie objawy, które mo dosyć mocno, jakby moje ciało mocno mi sygnalizowało to, że coś jest nie tak, ja właśnie tłumaczyłam sobie moim dwudziestoletnim życiem. No, jakby okay. wszyscy myślę, że się domyślamy, jak nie, albo nie wszyscy, ale większość, jak wygląda życie dwudziestolatków, jest dosyć yy, frywolne, bym to tak nazwała. Yy, ciało nam dużo wybacza. Brak snu nam też dużo wybacza w tamtym czasie. I też nie myślimy chyba wtedy o takich rzeczach, jak. Nie myślimy e... o, o zdrowiu długoterminowo czy właśnie. długoterminowo. Właśnie. To tak. raczej jest cieszenie się tak. tymczasem, co ma swoje plusy, to jakby hmm. był absolutnie wspaniały czas, natomiast yy, powtarzam, ja nigdy mimo że nadal mam chorą tarczycę yy, nigdy nie czułam się lepiej, nigdy nie wyglądałam lepiej, nigdy nie wiedziałam. Bardziej niż teraz, jak o siebie dbać. Ten czas, dwudziestoletni, był, myślę, mocnym testem dla mojego organizmu. No, skończyło się tak, jak się skończyło. Natomiast, myślę, że tu mocno odjecham od Twojego pytania, tak się pochylając nad tymi latami dwudziestymi. Ja tutaj bardzo jestem ciekawa, czy faktycznie było tak, że Twoje życie zmieniło się diametralnie po tym, jak usłyszałaś diagnozę? Um, diametralnie na pewno się nie zmieniło, bo ja też miałam takie, y, miałam takie. I to znowu nawiązuję do tego myślenia przyszłościowego i myślenia o zdrowiu i wyglądzie. Nie ma punktu tak zwanego, jakby to po angielsku powiedzieć, goal, który chcemy osiągnąć, i że to jest ten punkt, no bo nawet w well, well dla mnie, znowu wracam do tego. Y, te, tego pojemnego stwierdzenia jest trochę, bardzo ładne zdanie usłyszałam od kogoś, niestety nie zacytuję i nie przywołam, ale bardzo się z tym zgadzam, że to jest taki punkt w życiu, w którym nie chcemy być już nikim innym. I że nieważne, czy ty jesteś, czy masz jakieś dolegliwości zdrowotne, czy coś cię boli, czy coś cię nie boli, czy może wyglądasz tak, a nie inaczej, ale że to jest taki punkt, w którym naprawdę myślisz sobie, ej, fajnie jest być mną. Chcę być mną, a nie kimś innym. Podoba mi się moje życie, podobam się sobie, mm -hmm. jest okej. Okay. I nawet takie stwierdzenie, że jest okej okay i że nie, nie gonie za niewiadomo, czym, jest wystarczające. Yy, I moje życie nie zmieniło się diametralnie. Oczywiście w pierwszym momencie miałam takie mm, poczucie przytłoczenia, ponieważ. Troska o swoje zdrowie przy chorobie tarczycy, to nie jest zadbanie tylko o jeden aspekt. Mhm. To się rozlewa na bardzo dużo tematów, które trzeba zagospodarować. Kwestie emocji, mhm. kwestie wysypiania się, higieny snu, odżywiania, w ogóle takiej troski o siebie, że to nie jest tylko ta znowu część fizyczna. To nie jest tylko ta soma, ale to jest też to psychę i y, jest to aktywność sportowa, jest to jedzenie, jest to y, regularne badanie się, jest to też kwestia wyglądu, bo tarczyca rzuca się niestety mm. na, na wygląd, na to, jak twarz wygląda czy ciało. Więc byłam na początku przytłoczona i to bardzo wpłynęło na moją troskę o siebie i na moje zdrowie i paradoksalnie powiem, że mimo, że mam chorą tarczycę, ja nigdy nie byłam zdrowsza niż jestem teraz, mm. bo właśnie to był moment i w zasadzie ja za tą diagnozę byłam wdzięczna. To jest takie, bardzo wiele osób, które dostają diagnozę, oczywiście są różne choroby, więc jakby tutaj trzymam się tylko tej mojej. Tak. E, to był moment dla mnie bardzo szczęśliwy, w którym ja dostałam tę diagnozę, bo ja też mam, może to jest też kwestia charakteru, takie podejście, że jeśli ja wiem, że świadomość powoduje, że ja mam sprawczość. Mhm. Ja wcześniej nie miałam świadomości. Mi coś było, ja się czułam fatalnie, ale nie wiedząc, co mi jest, ja nie byłam w stanie tym w ogóle zarządzać. W momencie, kiedy ja dostałam diagnozę, to był dla mnie bardzo szczęśliwy dzień. Mhm. To nie był dzień, w którym ja byłam zasmucona i, i przytłoczona, że oje, jak teraz moje życie będzie mhm. wyglądało. To był dzień dla mnie bardzo szczęśliwy, bo ja wiedziałam takie, okej, okay, Marta, czyli jest to i to, możesz zrobić to i to. To się nie wydarzy dzisiaj. Mhm. Być może to się nie wydarzy jutro, ale wiesz, co z tym robić. I nadal jest tak, że ja rok po roku dowiaduję się jeszcze więcej. Na inne rzeczy zwracam uwagę, więc to jest znowu nie ma celu, nie ma punktu, do którego się dochodzi, mhm. tylko to jest po prostu takie regularne. Ja wiem, że to zabrzmi patetycznie, ale to jest nie, nie cel, a droga trochę. Tej, w tym dbaniu o siebie. Tak, zdecydowanie. Ja myślę nawet, żeby codziennie wiesz, skupić się na tym, jak ja się dzisiaj czuję, jak co chcę zmienić może, żeby poprawić swoje samopoczucie albo cokolwiek w swoim życiu. I też ta twoja diagnoza, ta choroba pokazała, że nie ma tak naprawdę jednej magicznej pigułki na wszystko, że to zmiana stylu życia i to takie właśnie holistyczne podejście, to gwarantuje ci sukces. I ja dorzucę jeszcze czas i cierpliwość, ponieważ samo to, że my się na przykład denerwujemy mhm. tym, że nadal się źle czuję, nadal mi nie wychodzi, a jeszcze muszę zrobić to i tamto, i narzucanie na siebie też takiej presji dodatkowej, to paradoksalnie robi jeszcze gorzej w tej chorobie. Tak, bo psychę tutaj siada. Dokładnie, no. więc potrzeba jest też takiego odpuszczania sobie, takiej świadomości, że no nie wszystko zadziała od razu, i, i to myślę, że też jest bardzo takie ważne w świecie. I tutaj odchodzę trochę od kwestii tarczycy, ale w ogóle w zdrowiu szeroko pojętym, czy wyglądzie, mm. czy jakimkolwiek innym aspekcie, że my też przez to, jak, działa jak działają nowoczesne technologie, jaki wpływ na nas mają social media, my jesteśmy bardzo złaknieni natychmiastowej gratyfikacji. My oczekujemy instant rozwiązania na wszystko. Na relacje międzyludzkie, na związki, na wygląd, na diety, na ciało, na zdrowie. My chcemy, żeby to zadziałało tu i teraz. Nie mamy w sobie cierpliwości, nie mamy w sobie yy, jakiejś takiej. Pokory, nawet. Pokory. Ja myślę tak, że to mhm. jest trochę kwestia pokory. Oczywiście, to robi też z nami świat, ale też my mamy na to wpływ, i znowu wracamy mhm. do tej sprawczości. Świat tak działa, natomiast. To nie jest tak, że ja jestem bierną owieczką, tak to mm -hmm. nazwijmy, która siedzi sobie i myśli, o no świat tak teraz wygląda, no to ja też tak będę działać, tylko my znowu możemy coś temu zadziałać, ale znowu musimy mieć świadomość. Tak. Ale też zapominamy trochę, że nasi dziadkowie, nawet może rodzice, żyli takim slow life. I, i teraz y, przypominamy sobie i odkrywamy te tajemnice, biorę to w cudzysłów, jako tak. coś, po prostu wiedzę tajemną. A okazuje się, że tak naprawdę powrót do najprostszych rozwiązań nad y, pracą, nad higieną, y, Higieną umysłu oraz higieną ciała, duszy też. Tutaj świadomie używam tego, tego pojęcia, bo tak jak wspomniałaś, ciało, dusza i, i umysł tworzy tą integralną taką część naszego well-beingu. To, to ma ogromny wpływ. I jeszcze wrócę do tego, że o, o wieku, o którym powiedziałaś, że to ja podpisuję się rękami i nogami, bo ja jestem przed 30, mam 29 lat, czyli ja jako kobieta też, no, my jesteśmy przez popkulturę, w ogóle przez społeczeństwo e, trochę tak piętnowane, może to się po, powoli zmienia, ale e, m, użyję tego świadomie, że boimy się gdzieś tam tej starości, bo ona nam się kojarzy właśnie z tym, że będziemy niedołężne, będziemy chore i tak dalej, ale... Tak właśnie, to jeszcze ci się wtrącę, bo ja też tak sobie myślę e, o tej starości. Nigdy nie myślałam o starości pod kątem Wyglądu. Ja okay. się bałam starości i myślę, że to jest bardzo ważne, na co Ty zwróciłaś mm -hmm. uwagę. Ja się bałam starości przez wzgląd na to, co ona za sobą niesie, jeśli chodzi o. Sprawczość, znowu mówię o tej sprawczości, ona jest dla mnie niezwykle ważna. Mobilność umysłu. Mobil, tak? umysł, mhm. Mobilności. Ja chciałabym, mając, ja się nie boję zmarszczek, ja się nie boję mhm. bycia starą w kontekście wyglądu. Ja się zawsze bałam starości, bo nam pokazywano, że osoba w wieku seniorskim jest osobą, która wypada z obiegu, brzydko mówiąc. I trzeba jakby, się nią często opiekować. Trzeba się nią opiekować. To jest osoba, która y, nie jest w stanie już funkcjonować w społeczeństwie na tych samych zasadach. Mm. Jasne, bycie seniorem wiąże się z różnymi konsekwencjami i, i czasami te zasady są też inne, natomiast myślę, że bardzo ważne jest to, żeby po prostu już dzisiaj, jeśli ja się tego boję, to co ja z tym mogę zrobić? Jeśli ja się tego obawiam, to ja dzisiaj będę pracowała na to, żeby mnie to nie spotkało. Żebym ja w wieku właśnie seniorskim była osobą sprawną. Podjąć była osobą czy, czy umysłowo, czy, czy fizycznie. Żeby też móc się cieszyć tym czasem, mhm. bo on też ma swoje plusy. Tak, właśnie w tej sprawczości, wiesz, ważne jest to, żeby mm, zmobilizować się w końcu, podjąć decyzję. Mieć świadomość tego, że możemy coś zmienić, że jesteśmy sprawczy i zacząć coś robić. Coś możemy zacząć od małych kroków i ja tutaj wszystkim, co mają słomiany zapał, radzę bardzo dobrze, bo też wiem to ze swojego doświadczenia, że lepiej jest zacząć małymi krokami, ale zacząć już coś zrobić i naprawdę podziękujecie sobie za jakiś czas, za nawet miesiąc, bo to życie się szybko zmienia, jak już tak. postanowisz, że chcesz, żeby się zmieniło. Tak. I właśnie wracając do pytania o diagnozę, to ona wpłynęła fantastycznie na moje mm -hmm. życie, bo ja mogłam w końcu zająć się tym, czym należy się zająć, zadbać o te obszary, zadbać o te aspekty. Dzięki temu czuć się najlepiej z czasów, które w ogóle pamiętam. I zostałaś do tego tak trochę zmuszona. Tak, ale znowu to też, bo to brzmi. Ja na początku też byłam oczywiście trochę tym hmm. przytłoczona, wiedząc, że to nie jest tylko kwestia magicznej tabletki, tylko to jest dużo, dużo do roboty. Natomiast to się wydaje takie przytłaczające tylko osobie, która wcześniej tych rzeczy nie robiła, bo w momencie, i tutaj mówię o tych małych nawykach, drobnych rzeczach, w momencie, kiedy to się zaczyna robić, to to nie są rzeczy, które są. Ponadprogramowe w Twoim życiu, bo sobie myślisz, o, kiedy ja znajdę na to czas. Tak. To nie są rzeczy dodatkowe w Twoim życiu, tylko to są rzeczy, które ty zastępujesz. Po prostu to, jak wyglądają Twoje poranki, to nie jest rzecz ekstra, która wymaga ekstra czasu, ekstra wysiłku, tylko po prostu zmieniasz ten mechanizm. Ale super że zwróciłaś na to uwagę. Ja ostatnio właśnie myślałam o tym pod kątem pilatesu. Rozmawiałam też ostatnio z kimś, opowiadałam, opowiadałam tej osobie w jaki sposób zmieniłam ostatnio swoje życie i ta osoba powiedziała mi, że no wiesz, no, nie na to mam, czas, nie mam za bardzo na to czasu. I to spowodowało, że zaczęłam myśleć o tym, że ja totalnie właśnie tak jak mówisz, przewróciłam swój plan dnia i po prostu wbiłam sobie ten pilates w rutynę i ja nie wyobrażam sobie bez tego właśnie mojego dnia i to się stało nie tyle moim hobby, co po prostu moim dniem, moim Twoim czasem. Dniem. Dokładnie. I nie myślisz o tym nadprogramowo, tak. że to jest dodatkowa rzecz, którą robisz dla siebie. Bo bardzo ciekawe jest to i tutaj ja również biję się w pierś i też tak miałam, że to myślenie o, o czasie jest... My nie jesteśmy nauczeni po pierwsze myślenia o pieniądzach, ale to jest jakby tak. zupełnie oddzielna historia, ale też od dziecka nie jesteśmy nauczeni myślenia o czasie. I to jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie o czasie, i tu mówię o tym takim y, dalekoterminowym, mhm. że to co robię dzisiaj ma wpływ na to, jak będzie moje życie wyglądało za 20 lat, czy nawet, nie wiem, za miesiąc. To co robię dzisiaj wpłynie na moją relację za jakiś tam czas, ale mm, myślenia też o takim czasie codziennym. Mhm. Raz mi się wydawało, że tego czasu jest bardzo dużo, potem, że tego czasu jest bardzo mało, że na nic nie, że nie nadążam po prostu. A potem jak zaczęłam myśleć o tym czasie, no to się okazało, że no, ja tego czasu nie mam, ale jakoś na skrolowanie social mediów półtorej godziny jakoś magicznie się znajduje jak się serial na też się znalazło, Na zawsze. serial też się znalazło i to nie na jeden odcinek, tylko na cztery na przykład. Mm. Więc może warto znowu pochylić się nad tym, jak wygląda nasz czas, gdzie ten czas tracimy. I ja też nie jestem takim zwolennikiem, mm, Wykorzystywanie czasu na maksa. Jestem zwolennikiem myślenia o tym, że bardzo ważne jest nudzenie się. To nie jest tak, że my musimy teraz w ramach. A też byłam w tym miejscu, gdzie mm -hmm. myślałam, jak jadę na wakacje, to muszę wycisnąć na maksa, bo jak już jestem w tym miejscu, to muszę zobaczyć to i tamto. No przecież nie będę leżała plackiem i, i wdychała po prostu powietrza w innym a miejscu. Ale dojrzałam do tego i też znowu to jest, nauka o tym jasno mówi. My jadąc na wakacje, gdzie wymyślamy sobie, to teraz będę codziennie po prostu trenować jazdę na rowerze przez 6 godzin albo zrobię wspinaczkę, a tu od wspinaczki pojadę na zwiedzanie, my dostarczamy sobie kolejnych bodźców, bombardujemy się kolejnymi bodźcami, które obciążają nasz umysł, naszą psychikę, nasze ciało. Nasze ciało jakby jest świadome sytuacji. My też potrzebujemy czasu zwolnienia, czasu kiedy się nudzimy, czasu kiedy nam spadnie kortyzol. Dokładnie o tym kortyzol chcę powiedzieć. Odbodźcowania się. Mhm. O tym też jest czas wolny i wakacje, więc jakby znowu ja wiem, że Trochę tak jest, że w dzisiejszym świecie, który jest bardzo złożony i skomplikowany, mm. najtrudniejsze jest chyba znalezienie tego złotego środka, bo z jednej strony mówimy, wykorzystaj czas, inwestuj w siebie, rób nie wiadomo, co, a z drugiej strony jest mowa o tym, ale trzeba się odboźcować, trzeba odpocząć. Ważne jest też nic nie robienie, mm -hmm. a potem znowu ktoś słyszy na kontrze, ale lenistwo nie popłaca. Przecież nie tak. można marnować czasu. Słuchajcie najważniejsze to jest ten złoty, złoty środek. środek. Ja nawet słyszałam, spotkałam się ostatnio z takim pojęciem, wiesz, że self-care może w jakiś sposób powodować presję Dokładnie. nadmierną. Że musisz zrobić tak, maseczkę, musisz zadbać, przeczytać książkę, prowadzić journaling tak. i ludzie chcą, chcąc zadbać o siebie... Tak, czytają te wszystkie rady i po prostu mają taką głowę i dochodzą do tego, że To wiesz, może przytłoczyć. I to przytłacza, właśnie. Więc tak naprawdę wszystko trzeba przez swój pryzmat, myślę, przełożyć, zastanowić się, co mi służy, co nie, jak chcę, żeby wyglądało moje życie, jak ja chcę wszystkim... się czuć. Tak, ale myślę, że to, co najbardziej nie służy i to wszystkim nie służy, to słuchanie tych wszystkich właśnie rad i porad, że właśnie to, co powiedziałeś, musisz mhm. to i tamto i, i jeszcze y, apilates, a potem może triatlon, bo czemu tak, by nie, bo ludzie tak, teraz... Robią, ja, przecież. No nie, to tak mhm. nie działa. Trzeba dbać o te różne aspekty, ale nie popaść no bo naprawdę łatwo jest Każdy popaść i tu powiem też. bardzo kolokwialnie, wiem, że to nie jest o tej chorobie, ale kolokwialnie więc można popaść w taką self ową schizofrenię. Mhm. No nie, myślę, że wszystko z rozsądkiem. Więc fajnie znaleźć tą godzinę na ten pilates, ale z kolei równie dobrze możemy godzinę leżeć i gapić się w sufit. To też nam dużo daje. To mhm. nas odbudzcowuje, to nas wycisza, to nas przygotowuje na to, jak radzimy sobie ze stresem w codziennym życiu. Mhm. Najgorsze, co możemy dla siebie zrobić, i to jest akurat niepodważalne i niedyskutowalne, to ten wolny czas. Wykorzystać na Social Media. Tak. I ja wiem, że my tutaj rozmawiamy i też będziemy pokazywały to w Social Mediach, ale znowu to jest o tym złotym środku i mhm. rozsądku. Żeby po prostu ślepo nie skrolować, bo czasami na pewno nie jedna z nas nie, raz, nie wszyscy dwa, tam tak, jesteśmy. byłyśmy i pewnie nieraz będziemy, ale żeby jak, jak już chcemy się czegoś dowiedzieć, na przykład z social mediów, to jest super narzędzie, to wykorzystajmy to w taki sposób, a nie żeby po prostu bez em, w... już nawet nie wiemy, co oglądamy. Nie wiemy, co oglądamy, nie, wie, nie wiemy, kiedy te dwie godziny po prostu tak przepadły, ale właśnie powiedziałaś o pilatesie i jestem ciekawa, czy zaczęłaś go ćwiczyć właśnie, żeby zadbać o siebie po diagnozie, czy jeszcze wcześniej? Przed myślę teraz o czasie. To było przed diagnozą mhm. jeszcze. Tak, to było przed diagnozą. Oczywiście to na początku było tak spokojniej, delikatniej, czaiłam mhm. się, zapoznawałam z tematem, ale tak, to było przed diagnozą. I co ci, co ci dał ruch? Bo ja w ogóle odkryłam dopiero niedawno naprawdę potęgę, moc, jaką daje ruch. To, żeby właśnie wyrzucić ze swojego ciała te emocje, które się gromadzą, ten stres, nawet który się gromadzi po całym dniu. Wiesz co, chyba nie mogę powiedzieć, co mi dał ruch, ponieważ u mnie w życiu nie było chyba za bardzo okresu, który byłby bez ruchu, więc Ach, ja nie mam takiego okay. porównania, co nowego mhm. dostałam. Ja zawsze byłam trenującym dzieckiem, sportowym dzieckiem, więc ja nie znam innego hmm. życia. Ja nie wiem, jak to wygląda bez ruchu. Oczywiście były okresy, kiedy tego ruchu w ogóle nie było i to były gorsze okresy w moim życiu. Być może jedno z drugiego wynika, a nawet nie być może, tylko jestem hmm. wręcz przekonana, że, że to ma ze sobą dużo wspólnego. Co daje mi ruch? Ruch daje mi. Przede wszystkim też to, o czym mało się mówi, bo sobie myślimy ruch, ciało. A ruch to jest też mózg. Mhm. Więc znowu wracamy do początku rozmowy i ja dbam o mózg, też między innymi uprawiając sport. To sport wpływa na, na, to, na tworzenie nowych połączeń nerwowych. Ta neuroplastyczność mózgu jest niezwykle też powiązana ze sportem. Ale no oprócz tego, że muszę pod kątem zdrowotnym, to ja po prostu to lubię, bo to jest dla mnie czas, w którym mm. ja dbam o ciało, ale to jest zupełnie jakby wypadkowa, to jest konsekwencja. Ja bardziej idę tam dbać o, o mój mózg. Mm -hmm. Dodatkowo idę trochę się pobawić. Mm -hmm. I to jest też bardzo w ogóle ważne. My dorośli o tym nie myślimy, bo bawią się dzieci. Mm -hmm. Zabawa, znowu dla mózgu, dla zdrowia psychicznego i fizycznego jest, jest niezwykle ważna. I ja nie mówię, że każdy sport dawał mi też ten element zabawy. Tu akurat stricte odnoszę się do Pilatesu, o którym powiedziałaś, ponieważ mi ten Pilates daje takie poczucie, jakbym ja była na Placu Zabaw. Mhm. Że to jest nie tylko ćwiczenie, które y, wpływa na to ciało, na moje zdrowie, na moje wyniki zdrowotne na, na to, jak mój mózg funkcjonuje i, i nazwijmy to rośnie w siłę, bo mózg, tak jak mięśnie, też możemy ćwiczyć, ale i też wpływa w ogóle na wygląd, na urodę, na twarz. O tym też nie myślimy, że sport wpływa na, na naszą skórę. A to popilatesowy glow. Popilatesowy mm. glow, ale no robi się też lift, ponieważ no wiadomo, rozciągamy mięśnie, wzmacniamy mięśnie, otwieramy klatkę piersiową. Dokładnie. Wzmacniamy. To wpływa tutaj wszystko. wszystko też na to, jak wygląda nasza, nasza twarz, nasza skóra, nasz owal. Więc to jest wspaniała rzecz, a dodatkowo jest tym elementem zabawy. No, mhm. Ja czuję się naprawdę jak dziecko na placu zabaw, ale to już jest kwestia typowo yy, taka dziedzinowa, że jeśli chodzi o ten pilates, bo jak trenowałam siatkówkę, to nie czułam tego elementu zabawowego mhm. i tego też nie czułam w jodze na przykład. By było to w jakiś sposób... Powtarzalne, ja dosyć szybko się nudziłam. Mm -hmm. I myślę, że w sporcie też jest ważne. Ja nie wierzę w to, że są ludzie, którzy nie lubią sportu i nie lubią się ruszać. Nie wierzę w to, że są ludzie, którzy nie czują motywacji. To, co ja uważam i to, w co wierzę, to że są osoby, które jeszcze nie znalazły dla siebie tak, najlepszej formy. Tak, zdecydowanie. Jeśli ktoś znajdzie to, co lubi, a nie to, co polecają wszyscy inni i to, co powinieneś robić. To będziesz miał motywację, żeby ten sport uprawiać. Przecież u ciebie ten sport był obecny przez całe życie, u mnie nie. Ja go odkryłam bardzo, bardzo niedawno, sześć no, miesięcy temu. Zobowiązałam się do tego, żeby, żeby zacząć i nie skończyć, tak jak było to na przykład, nie wiem, z jogą czy z innymi, z siatkówką, chociaż siatkówkę nadal lubię, ale nie ma tam tego elementu, właśnie zabawy, takiej pracy. Nie wkręciłam się po prostu w to tak, jak wkręciłam się w Pilates teraz. To chyba jestem psychofanką tego sportu, o czym już też mówiłam. Ale zmierzam do tego, że ten ruch dał mi wszystko. On bardzo ruszył, mam wrażenie, energię moją, bo wcześniej jednak jak siedzisz na kanapie i tego ruchu nie ma, to jesteś taka zasiedziana. Mówiąc bardzo tak. kolokwialnie. No bo natomiast... najgorzej jest, i znowu to powiem bardzo prosto: najgorzej jest się ruszyć. Najtrudniej jest wtedy się ruszyć. Teraz sobie bez tego ruchu nie wyobrażam życia. I też nie mówię każdemu, żeby próbował pilatesu, tylko żeby próbował znaleźć coś, co będzie sprawiało mu radość, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie wdrożyć to w życie i zbudować na tym lifestyle. Utrzymać to, a nie porzucić Utrzymać po to. Ale też jest jeden aspekt, o którym właśnie teraz pomyślałam pilatesu. Mianowicie to jest dla mnie też jakaś forma medytacji. Totalnie. Ja zostawiam telefon w ogóle, w, nie patrzę, chyba że tam coś czasami nagram, wiadomo, ale nie odpowiadam na żadne wiadomości i jestem tu i teraz. Dlaczego? Bo jeżeli na chwilę tylko moja głowa odpłynie gdzieś, to nie masz twarzy, nie masz nosa, lądujesz spadam. na ziemi. Może wydarzyć się coś naprawdę e, niedobrego. E, Dokładnie tak samo uważam. I. Tego nie miałam akurat wiodze i tak. mnie, tutaj to nie jest kwestia krytyki jogi. Po prostu mnie trochę ten ruch nużył i on mi dawał dużo przestrzeni na myślenie, że ja już myślałam, gdzie ja będę, co będę robiła, co mam do zrobienia. Nie potrafiłam się w ogóle odłączyć, mhm. mimo że medytację robię swoją drogą. Nie potrafiłam wiodzę być tu i teraz. Ewidentnie to chyba po prostu nie było dla mnie. A w Pilatesie, tak jak mówisz, czy tego chcę, czy tego nie chcę, <słuch> to musisz... ja muszę przez te 50 minut być dokładnie w tym miejscu, bo czasami chwila nie No i biada nam wszystkim. Mhm. Tak, nie ta sprężynka, gdzieś tam odlecisz. Poza tym jeszcze. A jak nie słuchasz poleceń, tak. to nie wiesz za chwilę, jak masz wykonać ćwiczenie, jak przepiąć sprzęt. Dlatego ja też mówię o tym placu zabaw, bo samo to, że tu podpinasz, tu przepinasz, tu przesuwasz, tu wnosisz, jest takim dobra dzieje się. Mhm. I masz nie tylko ten reformer. Masz jeszcze beczkę, masz jeszcze inne sprzęty. Kadilak, który budzi najwięcej emocji. I tam jest tyle tego wszystkiego, że możesz to w taki sposób poprzepinać, że masz za każdym razem zupełnie inne tak. ćwiczenie. I jednocześnie widzisz, jak twoje ciało się wzmacnia z treningu e, na trening, i to też daje dodatkowego kopa. Ja bym jeszcze powiedziała, że w tej rutynie, czyli w moim trenowaniu i chodzeniu na pilates nie ma rutyny, czyli że rutyną jest to, że ja na ten pilates idę, mhm. ale już samo bycie na pilatesie nie jest rutynowe, bo nawet u tego samego nauczyciela, te same zajęcia za każdym razem będą wyglądały inaczej. Albo chociażby energia będzie inna i to mnie chyba jakoś tak dodatkowo stymuluje. Może to znowu jest kwestia. Potrzeb, tego, mm -hmm. co kto lubi. Ale ja znalazłam tam totalnie miejsce dla siebie, i to mi bardzo dużo obszarów zaspokaja. Bardzo ciebie w tym rozumiem. E, powiedziałaś wcześniej o tym, że nie boisz się starości, tego, że będziesz miała zmarszczki, że zmieni się twój wygląd. E, czy jeżeli chodzi o kontekst twojej pracy, e, musiałaś kiedyś albo miałaś jakąś taką presję właśnie dobrego wyglądu, nienagannego wyglądu na sesji, podczas pracy? No chyba z tym to się wiąże, że ta presja jest zawsze Natomiast myślę sobie, że też tą presję e, bardziej ja na siebie narzucałam. Mhm. Wiedząc, że ktoś mnie ściąga z drugiego końca świata, wiedząc, ile ktoś mi płaci za sesję, cały czas miałam takie poczucie i to wielu modelkom towarzyszy, to ja nie będę w tym w ogóle odkrywcza taki trochę syndrom oszusta, mhm. bo ty widzisz siebie przed lustrem. Wiadomo, jesteśmy. Wszyscy jesteśmy ludźmi, jakby my jesteśmy kobietami. Wiadomo, że nawet na przestrzeni miesiąca wyglądamy inaczej. No, Są lepsze i gorsze dni. A dorzuć do tego kwestię niewyspania i długich lotów. No to jeśli masz w sobie chociaż trochę, i nie mówię teraz o byciu własnym krytykiem, ale takiej po prostu racjonalnej oceny sytuacji, no widzisz, że nie wyglądasz tego dnia dobrze, a właśnie na drugi dzień, czy tego samego dnia. Ktoś ci płaci ogromne pieniądze mm -hmm. i robisz wspaniały projekt, i wiesz, że jasne to, jak się zachowujesz, jaką jesteś osobą, to pomoże na sesji i, i tak będzie dobrze i fajnie, ale widzisz, że no, to może być problem. I myślę, że ja bardziej o tym myślałam, bo oczywiście, że nikt nas nie krytykuje bardziej niż My sami. I to, co, I to, co ja widzę w lustrze, wiadomo, że będzie ileś razy bardziej podbite. Bo po to są ludzie na sesjach, po to są oświetlenie obcy, okay. makijażyści. Oni sobie naprawdę z tym poradzą. I oni, i ci inni ludzie, i to jest trochę też. Yy, ja nie mówię tutaj o, o sobie w tej sytuacji w kontekście kompleksów, ale o tym trochę są kompleksy. To my widzimy. Te rzeczy. Ludzie na zewnątrz ich w ogóle nie widzą. Tak. I to co ja widziałam w lustrze, czyli to zmęczenie, to opuchnięcie, no bo chora tarczyca, loty, nieprzespane noce i w takim stanie lądujesz na sesji. E, jasne, gorsze rzeczy się przytrafiają ludziom. Mhm. Natomiast tu trzymamy się tylko tej sytuacji. I pracujesz no to... wyglądam. I pracuję wyglądem. Nie oszukujmy się, to Założę się, że żadna dziewczyna, która na przykład nie wiem, na coś choruje, puchnie, ma okres, ma nieprzespaną noc, chciałaby stanąć na planie zdjęciowym, gdzie patrzy na ciebie 50 osób i jeszcze widzą każdy centymetr twojego ciała czy twarzy na podglądzie, yy, i wiesz, że to, to, to nie jest tak, że co nie wyglądasz, to dopowiesz. To z kolei odwracam sytuację. Więc to nie jest super komfortowe i znowu to jest bardzo ważne żeby wziąć oddech mm -hmm. i powiedzieć ci ludzie też wiedzą, że ja jestem człowiekiem, żeby trochę to zracjonalizować, to te moje myśli, które mnie zalewają, często też negatywne, żeby zracjonalizować, wyjaśnić sobie samej mm -hmm. sytuację. Więc z jednej strony być takim swoim przyjacielem, a z drugiej strony jednak trochę takim mm, surowym doradcą. I znowu to jest takie no, ten złoty środek, bo nie możemy ciągle siebie głaskać i przytulać i pocieszać, Jest jesteś taka wspaniała, mhm. cudownie, wszystko jest okej. Okay. No bo w tym momencie, jakby, nie, Marta, no nie jest okej. Okay. Robisz w swojej głowie jakąś dziwną jazdę na temat wyglądu. Jest jak jest, coś z tym możesz zrobić. Nie wiem, pić dużo więcej wody. Albo porozmawiać z kimś na planie, żeby pomogli ci uratować mhm. sytuację, ale ci ludzie tego nie wiedzą. Oni Ciebie tak nie będą krytykować, jak Ty krytykujesz sama siebie. Mhm. Więc znowu potrzeba też w głowie takiego trochę surowego doradcy, który powie: no jakby hold on z tymi myślami. To są tylko myśli. Tak, ale zobacz, jakie te, jak te myśli mogą wpływać i na pewno wpływają na taki Twój ogólny performance, na to, jak ty się czujesz i jak będzie wyglądała Oczywiście. taka praca. Więc to jest właśnie bardzo ważne, to, co powiedziałeś, żeby e, stanąć w miejscu, e, odetchnąć i powiedzieć sobie wprost, e, jaka jest sytuacja, że się nie dzieje taka krzywda. Dokładnie, bo to się świat nie kończy. To jest tylko. Kiepski wygląda danego dnia, a umówmy się, kamera, światło, make wszystko uratuje. Mm -hmm. Ale to też mam taką mm, poradę dla innych osób. Tak. Sama dla siebie to sama to zastosowałam, ale wtedy to nie było w formie porady, tylko gdzieś połapałam się na przestrzeni czasu. Bardzo często, kiedy kiepsko się czułam i myślałam sobie, że jest tak strasznie źle, mm -hmm. dostawałam bardzo dużo komplementów na mm -hmm. przykład. I miałam takie, no nie no, ktoś mnie tutaj. To próbuję mi ściemniać, bo ja wiem ja wiem, jak sprawy się mają. No Okazuje się, że chyba jednak nie, nie do końca wiedziałam, jak się sprawy mają, ponieważ znowu to ja o sobie myślałam, a ktoś z zewnątrz widział i myślał zupełnie inaczej. Proponuję wam, ale to jest jakby znowu długoterminowy, długoterminowe myślenie o sobie, w dni, kiedy bardzo kiepsko się czujecie, zrobić sobie zdjęcie typu selfie. Wróćcie do tego zdjęcia po roku. Oj, tak. Tak. I teraz, jak ja się mhm. cofam i doskonale pamiętam, że to zdjęcie zrobiłam, było zrobione, i nie mówię tutaj o planie zdjęciowym, mówię o prywatnej mhm. sytuacji. Zrobiłam sobie selfie, kiedy czułam się najgorzej na świecie. Mhm. Kiedy wydawało mi się, że wyglądam najgorzej na świecie. Mijają dwa lata, wyświetla mi się to zdjęcie, czy ja się do niego cofnam, i sobie myślę, no. Dziewczyno, ty chyba naprawdę rozum straciłaś. Wyglądałam tam Pełnie, świetnie, jakby nie wiem inną, i, innymi oczami, jakbyśmy sobie Zobaczcie, na siebie patrzyły. ile mogą myśli zdziałać. Bardzo dużo, bardzo dużo jak te myśli generują po prostu nasze samopoczucie, to w jaki sposób my na siebie patrzymy. Ja dokładnie miałam to samo. Patrzyłam na jakieś tam zdjęcie sprzed dwóch lat, bo iPhone przypomina jeszcze z takim pięknym nagłówkiem lata lecą. Lata lecą, no I lecą jakby nie patrzeć. Tak, z 2022 roku. Ja pamiętam, że ja się wtedy bardzo sobie nie podobałam, w ogóle wszystko było nie tak, a patrzę teraz na tę dziewczynę i mówię, Boże, Co Martyna, ona miała w głowie? Co ty miałaś w głowie? Taka fajna dziewczyna. I i tak ważne jest to, żeby pracować nad tym każdego dnia, no bo to jest praca. My musimy włożyć w to jakiś wysiłek, potem to się stanie naturalne, ale żeby podejść do lustra, popatrzeć sobie na siebie, głęboko w oczy sobie popatrzeć, i powiedzieć kilka miłych słów. I tak zaczynać dzień. I ja zaczynałam kiedyś właśnie w takim słabszym okresie swojego życia, od afirmacji, żeby się po prostu pozytywnie nastroić, bo przytłaczało mnie to, jak już wstawałam, i było zimno, ciemno, to na pewno nie pomaga. No, ale przede wszystkim natłok jakichś myśli, które, które spływały mi do głowy, e, oraz kilka mm, komplementów, które sama sobie mówiłam. I naprawdę trzeba czasami otworzyć mocno oczy i dostrzec to, co, czego nie dostrzegamy na dany moment, a za kilka lat to zobaczymy. Albo na po zdjęciu. prostu przestać się na tym skupiać, bo ty mówisz, że ty daje, dawałaś sobie komplementy. To tak. jest super. No ja akurat mam jakby w drugą stronę, że jeśli jestem taka bardzo, wydaje mi się, racjonalizująca, że ja nie potrafię siebie, że tak powiem, podkręcać i trochę poszukiwać, mm -hmm. jak widzę, że no tutaj jakby, no nic z tego już dzisiaj, Aha. dzisiaj z tego nie będzie, ale to ja w tym momencie odpuszczam, bo tak samo jak tak, odpuszczam to też działa. myśli, to to wszystko mija. Ja dzisiaj wyglądam źle, ale jutro, bo mogłam mieć, nie wiem, słabą noc, mogę mieć taki moment w cyklu, no dobra, no dzisiaj wyglądam źle, no, no trudno, jutro będzie nowy dzień. I trochę tak samo jest właśnie ze złymi dniami czy z myślami, że po prostu macham na to ręką, jest jak jest, jutro będzie inaczej. Gdzie idzie uwaga, tam idzie energia Dokładnie. i też wszystko mija, nic nie jest stałe i tak jak no minie, minie też to, że nie wyglądamy najlepiej, jutro będziemy wyglądać super. Minie ten okres, tak. minie ten... Raz to na mija. wozie, raz, raz pod, pod wozem. Wodzem, takie jest życie. Dokładnie. A, a powiedz, Marta, o tych rutynach pielęgnacyjnych, które na pewno, jestem pewna, że przez lata sobie wypracowałaś i podpatrzyłaś pewnie od niejednej makijażystki w, w, w niejednym miejscu stolicy mody. I nie tylko. Masz coś takiego? To jest chyba trochę tak, że szewcy bez butów chodzi. Okay. Rutyn, y, znaczy oczywiście, podpatrzyłam kilka trików i są one ze mną do dzisiaj, i to jest w ogóle super, takie pomocne też w kontekście podróżowania, bo jeśli chodzi o y, triki makijażowe, to najlepszym zabiegiem, jaki można zrobić, czy to w kontekście ilości pakowanych produktów, czy tego, jak po prostu makijaż dobrze wygląda, to używanie tego samego produktu, który zazwyczaj jest na przykład różem, brązerem, czy to szminką. Raczej bym tutaj szła w stronę pomadki. E, użyć tego na oczy, na policzki i na usta. To się wszystko bardzo ładnie mm. zgra. Taki blending, tak? To się nazywa blending? Gdzieś mówiłam to ci, tak, że to bez butu chodzi. E, to bardzo ładnie zamyka, domyka ramę twarzy. Ojej, mm -hmm. teraz ja tak pięknie Daje też, bo Daję wiadomo, Bardzo też takich naturalnych. One ze sobą współ, współgrają i znowu zamiast trzech produktów mamy jeden i to zawsze działa. Mhm. To zawsze działa, wiadomo, że to każdy musi kolor do siebie dostosować, natomiast y, to jest super pomocne. Nawet już pomijając podróżowanie, wyjście na imprezę, bierzesz jeden produkt i on robi całą robotę. Y, to jest, no, to jest to, co podpatrzyłam, no, jeśli chodzi o makijaż. Y, jest jeszcze jedna, inna porada i to myślę, że może być zaskakujące dla wielu osób, ale im bardziej jesteśmy zmęczone mm -hmm. i im gorzej wyglądamy. Mm -hmm. Tym mniej makijażu powinnyśmy stosować. Oj, tak, bo to się wszystko w tych zagłębieniach potem osadza. Dokładnie. Tak. I się robi taka zmęczona twarz, która do tego jest zamaskowana, mm -hmm. więc y, faktycznie makijaż, mocniejszy makijaż, to wtedy, kiedy dopiero zadbamy o, o tę te podstawę, ten fundament, o skórę. Najpierw pielęgnacja, potem make-up. Dokładnie. Bo ten make-up jest super ale on jest tylko wisienką na torcie. I właśnie najgorsze, co możemy sobie zrobić, to zamaskować to, co już ma się źle na dzień dobry, czyli wysuszona skóra, mm -hmm. zmęczona. Nieodżywiona skóra, nieodżywiona skóra, jeśli na, to jeszcze domkniemy ciężkim makijażem, to jest przepis na katastrofę. Więc na zmęczoną skórę, na kiepską skórę, na niezadbaną skórę, no to najlepsze to jest troszkę korektora w niektórych mhm. miejscach i naprawdę tuż i, i to, to już ratuje sytuację. Więc to jest taki odwrotny, trochę trik. Mm. I to, co z kolei kojarzy mi się najbardziej z backstage'ami i z takim momentem. Ojej, już mi się nawet chce spać na samą myśl o tym, bo to jest tak relaksujące wspomnienie. Na backstage'ach z, znaczy z Marką Kodali zaprzyjaźniłam się, poznałam Markę Kodali. To był 2012 rok. Mm -hmm gdzie nie było backstage'u, na którym nie byłoby tego y, sprayu Kodali Beauty mgiełki, Elixir, mgiełki. Oj, uwielbiam. Pomijając to, co ona robi ze skórą, a robi wspaniale, to samo to jak rozpyla ten atomizer, mhm. jak pachnie ten produkt, powodowało, że w sekundę przychodził bardzo głęboki relaks, a to też jest w ogóle bardzo zabawne, ponieważ w czasie y, takiego bardzo intensywnego czasu na Fashion Weeku, czas na make-up i włosy to jest jedyny moment dla modelki, gdzie my zazwyczaj spałyśmy. Jak komuś dobrze szło, czyli robił dużo pokazów, to kiedy spał 3-4 godziny na dobę, to był super szczęśliwy. O oh wow, i bo, musisz cały czas dobrze Bo pokazy, wyglądać. fittingi, to się robi też po nocach, no, no bo, bo jeśli robisz tego dużo, tak. no to, to się przesuwa też godziny nocne, no bo kiedyś musisz ten fitting zrobić. Trzy, mhm. cztery godziny na dobę i to nie jest tydzień, tylko to jest półtora miesiąca takiego funkcjonowania, więc to jest bar bardzo trudny czas yy, i między innymi też modelki mhm. nie zawsze wyglądają najlepiej na tych wybiegach, bo są po prostu wyeksploatowane, no nie nadrobisz tego niczym. A ten moment make-upu i włosów to był moment, w którym my mogłyśmy usiąść i po prostu siedzieć. To mm -hmm. był moment, w którym my mogłyśmy złapać myśl, to był moment, w którym my mogłyśmy zrobić drzemkę. I nie masz problemu wtedy ze spaniem I jest, na siedząco. I to jest zasypiasz po prostu tak, jak jesteś, zasypiasz w każdym miejscu, w każdej sytuacji, ktoś ci ciągnie za włosy, ktoś ci mm -hmm. y, próbuje zrobić ten make-up, ale wszyscy byli do tego przyzwyczajeni i to był taki standard, że po prostu modelki spały pomiędzy pokazami na make-upie i włosach. To był czas na tak głęboką regenerację. Y, a tę regenerację poprzedzało y, używanie beauty elixiru, bo zanim ktoś zaczął robić make-up, tego używał. Więc ja od tego czasu, mi się to tak dobrze kojarzy, że ja od tego czasu mam to zawsze i to do tego w lodówce. Mam dwa, jeden domowy w większej pojemności, on stoi w lodówce, a drugi mam w wersji travel size, bo hmm. nie wyobrażam sobie bez tego się ruszyć. To się super, to też bardzo fajnie pobudza, tak. nie wiem, czy ci się bardziej to ze spaniem kojarzy, mi się po, kojarzy pobudza. bardziej. Pobudza, pobudza. Ale dlatego trzymam to w lodówce, w lodówce. żeby tak. mnie to pobudzało, bo to ma taki właśnie jeszcze taki zioł, troszkę ziołowy Men zapach, mentolowy nawet. Pobudza tak. świetnie, ale jednocześnie Daje mi taki. No, ja wiem, że to brzmi zawsze bardzo dziwnie, bo jak się nie ma takiego produktu, ale to jest taki moment takiego. Czuję, jak moje ciało momentem nie... się relaksuje. Uspokaję I nie, i nie tak. mówię o tym, że teraz robię się senna w kwestii takiej, że po prostu zmęczona, tylko taka senna, rozmarzona, zregenerowana, mm -hmm. że faktycznie jakby ten zapach mnie pobudza, ale mam taki moment trochę takiego wręcz pionizowania się ze sobą tak, z tak. rana. Ten negatywny tak. stres jakby odchodzi. Tak. Wtedy bierzesz taki głęboki oddech, nawet jak tak. o tym mówimy, to już taki oddech wzięłam, tak. bo już nawet czuję gdzieś tam ten zapach i to jest taki faktycznie moment um... No też niesamowite jest to w jaki sposób nas zapachy uspokajają, prawda? Jak wpływają na nasz układ nerwowy? A kodali ma najlepsze zapachy. Bo naturalne, to jest połączenie tak. nauki z e, z siłą z naturą. Roślin I to jest i chyba też to, co jest dla mnie niezwykle ważne, bo tutaj przewijamy się przez różne tematy, różne wątki, a ja jestem mimo zawodu, z którego jestem znana, ja jestem bardzo silnie związana z nauką też, jakby. Z drugiej, z drugiej nogi bym powiedziała. Ale też ja po prostu bardzo wierzę w naukę. I myślę, że zwłaszcza obecne czasy, które są bardzo trudne, te wszystkie fake newsy, deep różne rzeczy, które się niosą w świat i różne teorie. Duże rzeczy, które robi nam po prostu źle, a nie dobrze, a z kolei są bardzo nośne no Mogłabym powiedzieć takim klasykiem po angielsku: po angielsku In science we trust. Mhm. Jeśli nie wiem, gdzie się odnaleźć, to należy wrócić do źródła. Tym źródłem jest nauka. I to, co jest udowodnione naukowo, i to, czym zajmują się naukowcy, to jest w to, co ja po prostu wierzę. I dlatego no, to mnie też bardzo przekonuje, że z jednej strony no, są te piękne zapachy, jest natura rośliny. Ale to ma wszystko umocowanie w nauce i to jest dla mnie niezwykle ważne. A wspominałaś kiedyś mi, że na pewno nawilżanie jest dla ciebie bardzo ważne w pielęgnacji, czy coś jeszcze? Nawilżanie i złuszczanie, to bym złuszczanie. I oczyszczanie, no oczyszczanie. wiadomo, już nawet Święta nie mówię, Już nie mówię o oczyszczaniu, bo mi się wydaje, że to jest taka oczywistość, ale no chyba jednak nadal nie dla wszystkich. Ale ja już się nie położę spać bez nie ma demakijażu. Nie ma takiego konkretnego. Ja mogę nie wziąć jakby, jeśli mamy być tutaj szczerzy, jeśli jestem bardzo zmasakrowana hmm. po na przykład podróży. Ja wiem, że to nie jest super, ja wiem, że to nie jest higieniczne. Jakby wszystko wiem, natomiast prędzej położę się bez prysznica, czy mycia włosów, niż bez mycia twarzy. No nie ma opcji. Ale znowu wrócę do tych lat dwudziestych. Ile razy żeśmy zasnęły na pewno z całym makijażem. Z od, odbitym full. całunem turyńskim tak. w poduszce. Tak, to jest niesamowite, jak to się wszystko zmienia. No ale tak, no przecież... Ale zobacz, ile to ciało... Jak to ciało musiało być... Gotowe, żeby znosić te wszystkie upokorzenia z naszej strony. No nie, nie chciałabym się cofnąć. Czy jeszcze jestem w tych 20 -tych latach, ale już tych takich, no, które się zbliżają ku końcowi. Nie, nie wiem, jak, jak to będzie po 30.. Będzie ja super. się trochę nie mogę doczekać, powiem będzie Ci super. szczerze. Bo jednak ubywa nam kolagenu, ale przybywa rozumu. <laughs> A myślę, że z kolei jedno na drugie może zapracować, że to, że przybywa rozumu, to może tego kolagenu więcej mieć nie będziemy, ale będziemy tym rozumem w stanie znowu sprawczo doprowadzić do tego, że trochę go podstymulujemy. Dokładnie, ale też są kosmetyki, które pomagają w syntezie włókien kolagenowych, jak na przykład linia Resveratrol Lift od Kodeli. Ale do tego potrzebujesz <noise> rozumu i znowu tej nauki, tak. żeby wiedzieć, że są takie produkty, że są rzeczy, które możesz robić żeby wspomóc, żeby pomóc. I... Tak. Ten kolagen, myślę, że no nie jest taką przegraną sprawą. Nie, że fajnie, że też wiesz. O tym kiedyś się tak nie mówiło, o tych wszystkich substancjach aktywnych, które znajdują się w kremach. Teraz się na to większy nacisk kładzie, jeżeli chodzi o komunikację, ale też my mamy większą świadomość i wybieramy świadomie pewne kosmetyki, żeby aktywnie zadziałać na na przykład właśnie syntezę kolagenu w skórze, bo wiemy, że ten kolagen jest bardzo, bardzo istotny. Ważne. I to nie tylko też dla skóry, oczywiście my tu rozmawiamy o skórze, ale kolagen jest w ogóle bardzo ważny dla całego organizmu, tak. skawy. I tu znowu myślimy o przyszłości, przyszłości. tak? I jeśli zadbamy o ten kolagen w skórze, to też na przyszłość ta skóra będzie, jasne, ona tu i teraz będzie wyglądała dużo lepiej. Na przykład ja to serum, o którym mówisz, serum i, i kremy stosowałam, właśnie chyba nawet dwa dni temu, że tak powiem, było denko, dokoń dokończyłam mm. opakowanie. I wiem, że tu i teraz to już wygląda lepiej. Ta skóra już wygląda le lepiej, bo nie dość, że ja nad tym kolagenem pracuję. To kwestia nawilżenia i tego, jak ta skóra wygląda, jakby widzę to na bieżąco, ale to jest znowu działanie długoterminowe. Tak, efekt doraźny i też tak. długoterminowy. No, czy można może być lepsze? Dwa w jednym. A co robisz, Marta, żeby dobrze czuć się we własnej skórze? Na co dzień? Hmm. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest trochę podobne pytanie do tego, jak o tym sporcie, które zadałaś mi wcześniej. Tak już podsumowując Ech, może. Ja, ja w mojej skórze zawsze dobrze się czułam. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że urodziłam się pod jakąś szczęśliwą gwiazdą, czy to jest kwestia tego, jak ja myślę o sobie, jako o osobie. Czyli, że nie myślę tylko o tym ciele i wyglądzie. Tylko wiem, że. Na mnie, na Martę składa się więcej, bo składa się, i znowu wracam do początku, Jestem mm -hmm. to jest taka ładna klamra, składa się psychę, składa się soma i składa się polis, więc ja się dobrze ze sobą czuję w momencie, kiedy moja psychika ma się nieźle. I jasne, są gorsze i tak. lepsze dni, trudniejsze. To nie jest tak, że jesteśmy teraz w tendencji cały czas wzrostowej mm. i dążymy do po prostu absolutnego... No, nawet jakiś nirwany, nie wiem, do jakiejś nirwany <grym> czy punktu docelowego, który ma być nawet nie wiadomo jaki, bo nikt tak. nawet go nie określił. Tak. Tylko po prostu że ta świadomość o tym, że ja się składam z trzech, z trzech elementów, jest niezwykle ważna i ta świadomość, i ta sprawczość, świadomość tego, że to nie jest tak, że jak mam trudniejszy czas czy gorszy dzień, to teraz moje życie legnie w gruzach. Ponieważ ta świadomość jest o tym, że kiedyś powiedziałam coś takiego, że yy, odróżniam klimat od pogody i dla mnie trochę te kiepskie dni, te gorsze trudniejsze okresy, mhm. bo życie no sorry, ale życie nie zawsze jest miłe, łatwe i przyjemne i właśnie to jak dbamy o siebie wpływa też na to jak my sobie radzimy z tym, tak, tym trudniejszymi czasami. Samej... Więc dla mnie czucie się dobrze w swojej skórze jest znowu o tej świadomości i sprawczości i sprawczości. Na temat tego, że ja wiem, że ja sobie poradzę. Że nawet jak jest źle, nawet jak jest trudno, to ja sobie poradzę. I to, że jest trudniej, czy to, że jest źle, nie znaczy, że, że ja mam się ze sobą nie tak. I to wszystko się ze sobą łączy, ponieważ też moje relacje wpływają na to, jak ja się czuję ze sobą. Moje relacje z innymi. Z przyjaciółmi, z rodziną, i, i to zdrowie fizyczne, i psychiczne, i jasne. I to znowu nie musi być wszystko. Jak sobie wyobrazić takie suwaki, jeśli mówimy o tym, mm, soma, psychę mm -hmm. i, i polis, to ja to trochę widzę jako takie suwaki. I nie zawsze każdy suwak musi być przesunięty na maksa. Tym trochę można przesuwać i manipulować, bo życie to nie jest jakiś taki konstant, który trwa i codziennie, i zawsze będzie tak samo, i to będzie niezmienne. Ale to właśnie w co my jesteśmy wyposażeni na każdym z tych etapów wpływa na to, jak my po prostu sobie radzimy ze zmianami. I tu znowu o tym jest mózg. Mózg musimy ćwiczyć, bo tylko on może nam pomóc na to, Zaradzić. Jak radzimy sobie ze zmianami wszelakimi. I pomoże nam również dobrze odżywiony mózg w budowaniu nowych, zdrowych nawyków. I wypadła mi jedna myśl, ale chciałam chyba powiedzieć jeszcze o tym, że jeżeli już mamy się do kogoś porównać. Nie róbmy, nie róbmy tych porównań właśnie do, do kogoś, kto tak. ma na przykład według nas lepiej albo lepiej wygląda. To już porównujmy się po prostu do, się, do siebie z przeszłości. Do siebie z przeszłości Jak, do tych zdjęć przed iluś lat, i jakby to jest oczywiście jakaś taka metafora do zdjęć, bo to nie chodzi o porównanie tylko wyglądu, tylko do tego, co ja miałam w głowie. Tak, tak, tak. Co ja sobie myślałam, nie jakim człowiekiem byłam. Bo zdaję sobie sprawę z tego, i to jest w ogóle też takie... Owszem, otwieramy kolejne drzwi, mm -hmm. a, a zmierzamy już do końca, to trzeba zamykać te drzwi, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jest bardzo dużo ludzi, które, którzy znają mnie tylko z tamtego okresu. Oni nie mieli szansy zobaczyć mnie, to czego ja się nauczyłam, to jak ja się tak. zmieniłam. Jakby mamy wady i zalety. Mm -hmm. I to jest w ogóle takie, no, przedziwna taka świadomość tego, że są ludzie, którzy znają mnie zupełnie innego... Myślą, że jesteś inną Martą. Bytu trochę tak. Tak. Więc porównujmy się tylko i wyłącznie do siebie sprzed jakiegoś czasu. I też pracujmy, ale bez takiej presji, po co ta presja nad sobą tak, żeby po prostu żyło nam się lepiej, żeby każdego dnia robić coś dla siebie, żeby czuć się lepiej, być bardziej szczęśliwą i żeby ta jakość życia nam szła w górę. Dokładnie, bo czasami praca nad sobą jest też odpuszczenie i danie sobie po prostu przestrzeni na poleniu chowania. Tak jest. Dziękuję Ci Marta. Dziękuję bardzo. Słuchasz podcastu nagranego w Studio Plac.